Jakub Bartosiak, adwokat, wspólnik kancelarii MBM Legal, jest z nami. Kłaniam się nisko, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, wyjaśnijmy tak najprościej jak się da, aczkolwiek wydaje mi się, że poziom w ogóle świadomości po sprawach frankowych jest w polskim społeczeństwie wysoki. Przeszliśmy ekspresowy kurs w ogóle abuzywności umów, różnych tych liborów, euriborów. Wszystko po to, bo było to związane z czymś absolutnie namacalnym i korzystnym. O co tutaj chodzi z wiborem? Co było, co jest tak naprawdę tym zarzewiem tego, że sąd, bodajże z Częstochowy, z Jasnej Góry, postanowił w ogóle zapytać sąd europejski o kwestię wyboru. Tak żeby tak zorientowani widzowie wiedzieli w ogóle, na czym polega, że tak powiem, ta esencja tego wystąpienia do sądu europejskiego. Cóż, wspomniał pan, że przeszliśmy szybki kurs, co to jest LIBOR, EURIBOR, klauzule abuzywne. Ja bym powiedział, uzupełnił, że przeszliśmy szybki kurs, co to są prawa konsumenta. Jakie mamy prawo jako konsumenci, jako osoby, które są klientami przedsiębiorców, do ochrony swoich praw, do ochrony naszego interesu, do bycia traktowania fair. I po kilku latach przygody z kredytami frankowymi, ale nie tylko, bo także z kredytami udzielanymi w euro, z kredytami udzielanymi w dolarach czy w jenach japońskich, również ci kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w złotych, w polskich złotych, zorientowali się, że może z tych ich umowami również nie wszystko jest w porządku. I ja po zapoznaniu się, myślę, z kilkusetoma, może 200, może 300 umów już przerobiłem, przejrzałem, rzeczywiście potwierdzam, że te umowy również mogą być uznane za wadliwe. Nie wiem, czy tak będzie. Jesteśmy na początku tej drogi. Świadczy o tym fakt, że to jest dopiero pierwsze zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że po przejściu podobnej drogi, jak w przypadku kredytów walutowych, 3-4 lata, pewnie może jeszcze jedno, dwa zapytania do Trybunału Sprawiedliwości, pewnie jakaś kasacja, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego Polskiego, bądź kredytobiorców, bądź też banków, jeżeli będą przegrywały, i ta linia orzecznicza się w korzystny sposób dla kredytobiorców wyklaruje. Wady, które są w tych umowach, przynajmniej takie, które ja dostrzegam, dotyczą kwestii absolutnie podstawowych. Otóż proszę spojrzeć, zwracam się tutaj do widzów, do swoich umów kredytowych, zwłaszcza jeżeli to są umowy sprzed 2020 roku, sprzed 2018, starsze, z lat 2000, 2010, 2010, 2015, tam nie znajdą państwo definicji, czym jest WIBOR w ogóle. Czasami pojawia się informacja, gdzie ten WIBOR jest publikowany, na przykład na stronie informacyjnej Reuters. Nie znajdą tam państwo informacji o tym, jaka jest wysokość WIBOR. Więc to już jest podstawowy błąd. Nie wiemy i umowa tego nie definiuje, czym ten WIBOR jest, jak jest ustalany, kto go ustala, jakie okoliczności są brane pod uwagę. Te i inne okoliczności związane również z informowaniem konsumentów, z informowaniem kredytobiorców, jakie to jest dla nich ryzyko, jak ta sytuacja może się zmieniać, jak WIBOR może się zmieniać. Czy pozostanie niski w granicach 1-2%, czy może wzrosnąć, tak jak było w roku na przykład 2000, do prawie 20%, o czym banki przecież nie informowały. A Trybunał Sprawiedliwości już kilkukrotnie się wypowiadał, że jeżeli mamy długoterminowe umowy kredytowe, 15, 20, 30-letnie, to obowiązek informacyjny banku obejmuje już poinformowanie o historycznej wysokości tego wskaźnika. Czyli jeżeli zawieramy w 2010 umowę na lat 30, to bank powinien nam powiedzieć, jak wyglądał WIBOR w roku 2005, w roku 99 czy 95. Tego banki nie robiły z oczywistych powodów. Gdybyśmy wiedzieli jako kredytobiorcy, że wysokość WIBOR-u czy oprocentowania umowy może wzrosnąć z 1,5% do 20%, a taka sytuacja miała miejsce nie tak dawno, 10 lat temu. No dokładnie tak. I nawet skutki tego, panie mecenasie, niektórzy do tej pory w jakiś sposób, znaczy nie w jakiś sposób, właśnie w dotkliwy sposób odczuwają, bo nam stopy procentowe spadły, ale nie na tyle, żeby nastąpiła w ogóle jakaś odwrócenie tej sytuacji sprzed w ogóle tego wystrzału inflacji, wystrzału stóp procentowych w Polsce. Oczywiście, że tak. Myślę, że nie tylko ja, ale także państwo, także pan redaktor zauważył, że jak stopy procentowe rosną, a nawet nie stopy procentowe. Stopy ustala Narodowy Bank Polski. Instytucja obiektywna, na którą ani banki, ani kredytobiorcy nie mają wpływu. Wystarczy wejść na stronę nbp.pl, poznamy wysokość stóp procentowych. Nie jest tak z WIBOR-em. WIBOR to nie jest stopa procentowa. To jest wskaźnik referencyjny ustalany przez
Ja wiem, w jaki sposób, nie będę w tej chwili tego ujawniał, żeby sprowokować trochę Państwa do zastanowienia się, czy wiemy w ogóle, jak jest ustalany i przez kogo wskaźnik WIBOR, w sposób, który również jest nieznany. Nie wiemy, jakie okoliczności wpływają na tego wskaźnika. Tak? Panie mecenasie, szalenie... Panie mecenasie, jest to szalenie w ogóle ciekawe, dlatego my mamy troszkę dłuższą rozmowę na ten temat zaplanowaną. Natomiast jedną rzecz proszę nam powiedzieć teraz krótko, bo w przypadku frankowych rzeczy, tam rozumiem, duży argument był taki, trudno było się ludziom dziwić, że ja w życiu tych franków nie zobaczyłem, że mi wypłacił bank, po prostu przelał deweloperowi kwotę X. Tutaj nie ma takiej sytuacji, no tutaj te złotówki żeśmy widzieli. Czy to jest w związku z tym uprawnione to porównywanie do tych historii frankowych? Uprawnione. Uprawnione z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, nie ma w umowie, w zasadzie w żadnej umowie, a na pewno nie tych starszych, 2018 czy 2017 roku, informacji, co to jest WIBOR. Więc podpisując umowę, zgadzając się na jakieś oprocentowanie zmienne, czyli ono może wzrastać, może spadać, nie wiemy tak naprawdę, jakie czynniki, jakie okoliczności wpływają na wysokość tego oprocentowania. I rzecz druga, WIBOR, czy ta zmienna część oprocentowania, czemu ona w ogóle w umowie jest? Czemu ona służy? Bo ja rozumiem, czy tak podpowiada logika, że wynagrodzeniem banku jest marża, prawda? Która jest określona w umowie w sposób stały. 1%, 2%, X. To jest wynagrodzenie banku, które bank zarabia za to, że nam pożycza pieniądze. Czemu służy zmienna część wynagrodzenia? Banki tłumaczą, no to jest nasz koszt pozyskania kapitału. Ale banki nie pozyskują od kryzysu w 2008-2009 roku, nie pozyskują kapitału z zewnątrz. Nie pożyczają sobie pieniędzy, czy nie pożyczają pieniędzy z banku centralnego, żeby następnie uruchomić akcję kredytową. Finansują ją bądź z depozytów, czyli pieniędzy, które ściągają z rynku od innych osób, bądź z finansowania z central bankowych, tak z banków matek, które są zwykle za granicą.